robimy wjazd na chatę do sklepu. Ludzie! Tak to jest, jak o 9.00 się umawiacie. No jest 9.00. Jest 9.00, przepraszam bardzo. Dobra. Dobra, macie dzisiaj 800 zł do wydania. Góra, spodnie i dodatek. Fajnie. Dobra, po problemach jesteśmy. Nakładamy, uważaj, nowa zasada. Aha. Masz, szczególnie dla ciebie jest ważne. Mamy godzinę. Godzinę? Godzinę. Zaczynajmy, powodzenia. Dobra. Czas start. Godzina. Nastawiam stoper, jest godzina 9.50, timer ruszył. No ja, tak jak w poprzednim challenge'u, zacznę od spodni, które okazały się najlepszą częścią mojego fitu, które sobie w ogóle stawiłem i noszę na co dzień. Ja też sobie zostawiłem te rzeczy, bo w lumpie nie ma zwrotów ogólnie. Dobra, idę najpierw za Tomkiem. Może zobaczę, czy jest jakaś fajna, tak trochę, żeby było inaczej niż w ostatnim odcinku, może jakaś kurtka skórzana. Tak jak mówiłem, że nie lubię kupować spodni, a tym bardziej w lumpie, to zobaczcie, tu jest do przerobienia materiału. Dużo kurtek, ale to jest M, ja szukam F. Plusem tego sklepu w porównaniu z lumpem jest to, że jest posortowane rozmiarami. W lumpie tak nie ma. To jest zupełnie inne kurtki niż tam. Wiadomo, trochę zimno jest. Może jakaś kurteczka, co? Coś takiego na chłodniejsze dni. Chyba trochę za wąskie, co? Ale już widzę, że 29 to będzie mój rozmiar. Ej, to są spoko nawet. Chociaż też wąskie dość. To moja ręka by weszła. To nawet nie są. Mogło być ok. Ej, 6 dych? Kozak. Damn. Nice, nice, dzięki. O. Fajne. Odwieszam. To fajne. 90 ziko. To nie jest, co? Tanio. O, jeszcze pomyślę. Na SC nie ma tych rzeczy, które są na MC. A MC będzie na ciebie dużo za dużo? No tak, dobra. To jednak spodnie, fajne. Pamiętaj, po godzinie kończysz z tym, co masz. Ja już nie chcę nagrywać tego challenge. Tam to były same jeansy, dlatego było tak ciężko znaleźć. A tutaj jest trochę większy wybór. Fajne kargosy. Ale długie dość, dobra, to niestety odpada. Ogólnie już mam dwie pary spodni i będę teraz spodnie szukał góry. I w ogóle najdroższa para znajdująca się w tym koszyku jest 109 zł, więc myślę, że no, na budżecie proszę. Idealnie będzie. Ty masz mocną strategię. Dobra. Trzy pary spodni mam, idę je, nie wiem, czy już teraz przymierzać, czy jak wybiorę górę. Wybierzmy już temat zamknięty. Tak, ale wiesz, zobaczę najpierw, jakie są jeszcze t-shirty. Jak tam to masz? Po jakie gacie, tylko nie, jakie to rozmiar, nie wiem, nic nie rozumiem, ale tak na oko. Tak na oko git, dobra, ale jednak bardziej na nogi, nie? Znalazłem t-shirt Gap. Markę ostatnio mocno na hypie, ale no te kolorki średnio będą mi pasowały. Myślę, że jakby była jakaś czarna albo biała z granatowym czy coś. Tomek powiedział, że ci rozwali. Tak, znalazł jakiś... Kurde, jest za mną. Kurde, dużo polówek, chyba jakieś... Czy dużo szukasz? Sportowe. No nie wiem, jakiegoś fajnego t-shirtu. Ace of Rocky. 5 dyszek, taki t-shirt na co dzień. Właśnie jakiegoś gapa bym chętnie przygarnął, no, ale... Kurde, na pewno fajne te gapy. Na pewno nie w tym kolorze. Jaki czas? No, to dobre pytanie jest. Bo to wiesz. Są 43 minuty. A, to jeszcze okej. Okay. O, lepiej. Ale ten krój taki średni, ile w ogóle to kosztuje? 8 dyszek. Ty, naprawdę fajne. Dobra, to sobie też wrzucę. Ale jakby wleciał czarny team z gapa, to było naprawdę super. Dobra, Tomek, masz coś w tym koszyku, chociaż jedną rzecz? Zostały 42 minuty. Same są skinny jeans. Albo slim. Ja bym chciał coś straight. Dobra, nie, jedę do przymierzania, bo... Jeśli te spodnie są na mnie niedobre, to ja nic nie mam. Barbery. Uuu. Połowa budżetu. Tak? Ile kosztują? 400. Z... No wiesz. 1250. No wiesz, możesz się na tym opierać. W sensie? Co? W sensie, fajnie to wyglądało. Ale wydaje mi się, że z dostępnych tutaj marek to Gap wypada najlepiej. Dobra, patrzę M-ki. O cholera, ten co ma. No bo to tak leży po prostu. Powiem ci tak, Tomek poszedł teraz przymierzyć spodnie. Jedne dopiero? Jedne. Jeżeli ich nie ma, to nie ma nic. O stary. No spoko, ale... Jaki to jest size? MK? No. Ale spora dość jakaś. Jakaś, o, rozpinana bluza. By się, by dobrze siadła.
No i mamy, a la Techflis. Ale nie takiej rozpinanej szuki. Ej, do Techflis w ogóle jest. Ale nie, nie takiej rozpinanej szuki. Masz coś czy nie? Nie. Ale jeszcze nie dużo często. Spokojnie. Podobno Tomek mega lubi awokado, więc chcę mu pomóc i mu to kupić. No, wiem, że masz problemy z wybieraniem rzeczy, więc wybrałem za ciebie. Nie mam żadnych problemów. Co? Nie mam, no, ma problem taki, że nie mam mojego rozmiaru. Uwaga, panowie, zostało wam 28 minut. Dla mnie git. To prawda, ja tutaj już mam pewnie z 10 outfitów w tym koszyku, a tylko jeden z nich wyjdzie na ujrzy światło dzienne. Ja mam 0 outfitów i każdy z moich jest lepszy od twojego. Oktagon zweryfikuje. Tommy Hilfiger to jest moja ulubiona marka. No się dzieje kulał. To jest szef. Kurde, no nie mam w ogóle pomysłu. Mam póki co tylko wziąłem sobie jedne dżinsy, oby na mnie fitnęło. To według mnie powinieneś to sprawdzić w tym momencie. Czemu idę z tym do przymierzania? Masz, to jest twoje. Nie, no, pan. Weź, utrudniasz mi czas. Jak? No biorę. Bierzesz je? Masz je? Powiem ci, ile zostało ci czasu. 15 minut. Szybko próbuję pomóc Tomkowi, żeby ułatwić mu trochę to zadanie, ponieważ to 12 minut, a ma tylko jedną rzecz. Niestety kurtka kosztuje 990 zł i się nie mieści w budżecie, a więc Tomek musi znaleźć coś innego. Ja już mam cały outfit, jeszcze mi zostanie. No zgadnij, ile kosztuje. 1100. 999. To ze swoich dokładaj. Masz coś innego? Coś tam mam. Bo zostało 5 minut. A ty jak? Już wszystko? Full, jeszcze nawet sobie czapeczkę dobrałem. A czy zdecydowałeś się na ten teaser? Na totalną klasykę. To będzie mega basicowy fit, ale myślę, że ładny i będzie miał kludny, znaczy się. Będzie miał fajne smaczki. No i panowie. Ale męskie akcesoria? No to... Pomyliłem się. Zostałem wam. Masz wszystko? Mam rzeczy, ale chcę sobie dobrać jeszcze jakoś, wiesz, torba albo co? No ja też mógłbym dobrać. Zróbmy dogrywkę małą. Dobra, to ile potrzebujecie jeszcze? Nie, pieniędzy? Nie. Pieniędzy to wam nie dam. Czasu. 10 minut. 10 minut i to final time. Ale widzę, że jesteś spokojny. Tak, ja jestem jak najbardziej spokojny, ale w ogóle idę do tej przymierzalni, kilkanaście rzeczy, a tam ograniczenie do 10, więc taki ze mnie zakupoholik. Uważam, że jedyne, czym Tomek może mnie przebić, to pomysłowością. Ja mam bardzo basicowy, ale schludny. Myślę, że to jest moja dzika karta. Może wezmę sobie taki crossbodyczek, nie? No wiesz, ja nie muszę. Casualowe. Dobra, ja to chyba spasuję, bo i tak nie chcę się na nic. Myślę, co by mi najbardziej podpasowało do fitu, bo on taki crazy trochę. A w ogóle, tak sobie myślałem, że patrz, w takim lumpie to ciężej było znaleźć outfit, no. Bo tutaj masz jedno miejsce, wchodzisz sobie do przymierzalni i widzisz wszystko już od razu. A tam, i od razu masz nie wiedziałeś, co znajdziesz w jednym, nie wiedziałeś, co znajdziesz, nie? W drugim. No. Masz. Za ile? Dobra, idę po czapkę, co? Chłopie, masz 5 minut. Dobra, to ten, zaraz przyjdę, obiecuję. No dobra, tutaj trzeba będzie uwzględnić to, w ile się zamknął. No. Masz? Mam. Ile to? Tanie. 160. Marka premium. Tak? To z marki premium? Nie. Złoty dotyk. Dzięk. Czyli jeszcze pin nagramy? Tak, idealnie. Nie ma potrzeby pinu. No to co, ja wydałem tutaj 730 zł, więc mieszczę się w budżecie. Jak najbardziej można było zrobić to taniej, ale po co robić to taniej, jak można robić to drożej? Ja wydałem z kolei jakieś 580. 670. 670, ale będziecie w szoku ze względu na ten fit. To jest chyba najlepszy fit, jaki widziałem w życiu. Przymierzyłem tylko jedną rzecz z trzech, które mam, więc myślę, że będzie naprawdę mocno. Lecimy z moim fitem. Ja wybrałem tak. Jeansy, takie jasno niebieskie, jakieś tam Americanos chyba się nazywały. Tuchka, bardzo spoko. Potem tak, track jacket, kappa. Bo jest dzisiaj taki ficik sportowego świruska, taki Inspektor Gadget, wiecie, o co chodzi. To on kosztował 180 ziko. Jak widzicie, opina nieźle, widać wszystkie mięśnie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda bez płaszcza. No i przechodzimy do płaszcza właśnie. Płaszcz marki 8 Seconds. Jakieś, nie znałem, ale fajny płaszcz. I obok leżała też fajna kurtka. I niedroga, bo ten płaszcz kosztował chyba 160 albo 170 ziko. Więc naprawdę jest to niezła cena. Jest taki oversize'owy tutaj tymi, o, spagonami, nie? No i na koniec bakiecik Tommy Hilfiger, żeby było trochę dodripowane, jak to wygląda bez płaszcza. I w tej kapce jeszcze jest taki bajerek, że są normalnie odpinane rękawy. O, okej. No i taki ficik. A no i buty to jeszcze wybrałem sobie takie loafersy, martensy.
No chciałem, żeby było tak, wiecie, tak casualowo, nie? Trochę na sportowo, trochę na elegancko i tyle. Cześć, jestem Hubert. W Half Price'ie znalazłem takie oto spodnie Championa. Bardzo fajny materiał, fajny krój i bardzo fajna cena, bo 120 albo 129 zł. W normalnej sieciówce znajdziesz za tyle spodnie, które nie będą pewnie tak wytrzymałe i tak fajnie leżały jak te. No więc postanowiłem je wybrać do fitu, jak zobaczyłem, jak fajnie leżą w przejrzalni. Do tego zwykły biały... Nie, wcale niezwykły biały t-shirt, chodź tutaj. Burberry. Czemu się zdecydowałem na ten t-shirt? Bo pozwala na to budżet, nie będę się tutaj ograniczał, skoro firma stawia. I tutaj taka rozpinana bluza, oversize'owo. Nie wiem, co to jest za marka, chyba jakaś taka wewnętrzna. Logo trochę takie jak Christian Dior. Na koniec jeszcze, jak miałem budżet, rzuciłem sobie czapę Championa. Myślę, że fajnie do spodni będzie pasowała i do stylu też całkiem fajnie. I t-shircik wyniósł chyba 400 zł, nie? Ta bluza ze 120 i czapka 50-60. Zmieściłem się w tym budżecie. Dobra, kto według was powinien wygrać? To. No, jestem taki chuligan, a Hub jest taki roadmanik.